the five best riders from Young Rider Individual Competition, are led by Polish steward Mr. Tadeusz Weiss. Nic nie widać. Może teraz będzie widać. O, teraz widać. Jest godzina. Dlaczego każdy mój vlog zaczyna się od jest godzina? Jest godzina prawie 5:15. Kobyłka godzinę temu dostała półmiarki swojego żarcia. No i teraz właśnie idę pakować jej siatkę. I zaraz powinien być kierowca. I zaraz wyruszamy. No. Czeka nas mniej więcej... Około 6, między 6 a 7 godzin jazdy, więc bez tragedii. I co? Jedziemy. Jadę z koniem. Mama do mnie dojeżdża jakoś dopiero w piątek albo w sobotę, zobaczymy. Także nie za bardzo będę miała jak wam ponagrywać cały taki backstage stąd, ale potem będę wam mogła o tym opowiedzieć. Dobra, idę pakować siatkę. Tak wygląda nasza stajnia. Z takim, takie przenośne boksy w takiej hali. Kobyłka wcina mysz. Przyjechała bardzo dobrze, jak widzicie, jest bardzo zaoferowana. I ma taki brudny nos. Well. Dużo rzeczy. Zaraz będziemy biegły przegląd, czyli wetczek, gdzie sędziowie wraz z weterynarzem zawodów ocenią, czy kobyłka jest zdolna do tego, żeby startować, czyli czy nie jest kulawa po prostu. Tak. Prrr. Prrr. Nie ma stopa. Nie ma stopa. Nie ma. Właśnie skończyłyśmy trening. Nie było jakiegoś szału, ale też nie było najgorzej, więc tak akurat się zgadza. I sobie stępujemy dookoła jeziorka. Tam jest droga. Sobie stępujemy, a to jeziorko jest takie dosyć spore. Wszystko jest super, oprócz powiewających koszy. Co powiewające kosze nie są fajne. Ale muszę wam powiedzieć, że teren jest absolutnie przewspaniały. Absolutnie przewspaniały. 200 hektarów lasów i łąk. Także my będziemy gdzieś jeszcze spacerować. To wszystko należy do tego obiektu. No, tam jest arena od tamtej strony. Pojeździliśmy trochę na arenie, trochę na rozprężalni, bo już trochę nie było potem czasu. No, ale bo nie przewidziałam, że na Litwie jest zmiana czasu. Brawo ja. Ale no, sobie jedziemy. Jest takie piękne jezioro. Jest takie wywalone wzgórze z czymś po litewsku. Gdzie nie wiem, co to znaczy. No.
tam, za tamtą górą jest hotel, w którym śpię. Także mam blisko, wziąłem rower i mam ten rower i będę jeździć. No, tutaj sobie jeżdżamy od frontu. Nie wiem, czy mnie tu wolno chodzić, szczerze powiedziawszy, ale raczej wolno, tu chyba wszędzie wolno chodzić. Tu się coś buduje, nie wiem co, ale tam są takie piękne lasy. A, to jest krawężnik, dobra. Good to know. No, tam są jakieś straszne rzeczy. Oj, dobra, chyba muszę złapać wodzę. Dami. No może nie muszę złapać wodzy. No, słuchajcie, bardzo głupie jest to, co teraz robię, ale for the sake of vlog. Więc, no więc w Harmony Park znajduje się jeszcze jedna najwspanialsza rzecz na świecie, a mianowicie małe kózki i owieczki. I to jest najpiękniejsze na świecie. I one tu są. I one sobie jedzą trawkę. One są małe i są piękne. Patrzcie, tu biegnie taka mała kózka. Tam jest mała owieczka. W ogóle takie są piękne. Ja sobie pomykam na rowerku. Stamtąd. To tamtąd. I fajnie. Jak możecie się domyśleć po dźwięku, jest śniadanie. A raczej część osób końskich ma śniadanie, a część nie ma i stamtąd dźwięk. No. Pada. Jechałam rowerem z hotelu. No i wyglądam tak. Jest super. Kobył sobie wcina. Wcina owies, którego normalnie nie je na śniadanie, ale odmówił jedzenia peletu. Boże. Odmówił jedzenia peletu. Więc je owies. A potem będzie jadła mysz. Potem jej posprzątam. Potem jej posprzątam. A potem chyba jednak wrócę do hotelu. No bas, bas. Bardzo poranna twarz, bardzo poranny kobył w derce po koniu Pascalu. Teraz to, co próbuję zrobić, to po pierwsze przywietrzyć kobyłę, bo w stajni jest trochę duszno i może wtedy zacznie chętnie jeść. Po drugie rozprostować jej nogi po nocy. A po trzecie zabić czas do śniadania, ponieważ w tym miejscu nie da się zjeść niczego przed godziną 8 rano. Co dla osób, które wstają nakarmić konia o godzinie 6 rano, to się nakarmić konia o 6, jest trochę bestialskie. No cóż. Fasting cardio. Siema. Taki piękny koń. Proszę Państwa, koń mi zgłupł. Koń mi zgłupł strasznie. Strasznie mi ten koń zgłupł. No kto to widział? Taki sportowy rumak z tymi zębiskami na wierzchu. No ja nie mogę. No ja nie mogę. No jejku, ale fajnie. Ale fajnie. Takiego kontentu się u mnie nie spodziewaliście. Tak to wygląda, jak jestem sama na zawodach i wychodzę z założenia, że nagram super vloga. Ci, którzy mnie obserwują na Instagramie albo na Fejsie, albo gdziekolwiek indziej, to wiedzą, że ja się na co dzień nie maluję. Więc uznałam, że to może być ciekawe zobaczyć mnie w procesie nakładania czegokolwiek na moją twarz. Ewentualnie ci, którzy obserwują mnie jakoś dokładniej na Instagramie, mogą wiedzieć, że ja owszem jakby maluję, tylko nie siebie, tylko na kartce. Więc jakieś tam chociaż trochę manualnych umiejętności mam, ale kompletnie nie wiem, co ja tu robię, także proszę bardzo, zapraszam was do podziwiania. Tak, brwi mam totalnie niewyregulowane, ale to jakby who cares? No, ale zważywszy na to, że byłam w czwartek i w piątek sama, normalnie jeszcze na zawody jednak z moją mamą, ponieważ nie mam jeszcze prawa jazdy, to trochę to wyglądało inaczej niż normalnie, w sensie nie mój make-up, tylko moje funkcjonowanie na zawodach. Więc mogę wam troszeczkę powiedzieć, jak to wyglądało tego pierwszego startowego dnia. Startowałam o godzinie 10.56, no czyli około 11.00.
Wstałam o godzinie 5:50, zarzuciłam na siebie cokolwiek, wsiadłam na rower, zmokłam, pojechałam do stajni. To kosiarka za oknem. Pojechałam do stajni, nakarmiłam konia, posprzątałam boks. Przy okazji okazało się, że moja taczka ma za mało powietrza w oponie i pcha się ją potwornie ciężko i jest to nieprzyjemne, no ale trudno. Takie różne małe rzeczy. Potem wzięłam Kubę na spacer, no i trochę mi to zajęło, tak? Wróciłam do hotelu, przebrałam się w rzeczy jeździeckie. Przy okazji ta koszulka, którą mam na sobie, to jest moja ulubiona koszulka startowa z firmy Fair Play, jak widać. Model Cecil Short Sleeve. Ona występuje w modelu z krótkim rękawem, takim właśnie jak tutaj, i long sleeve, czyli długim rękawie. Więc po prostu uwielbiam ją, bo ta koronka jest taka nienachalna, ale jednocześnie jednak jest, no nie wiem, no po prostu bardzo, bardzo mi się ta koszulka podoba, także polecam. No, założyłam soczewki, bo nie jeżdżę w okularach, staram się nie jeździć w okularach, bo to niewygodne. No właśnie, założyłam make-up, ogarnęłam włosy i potem już pojechałam do stajni, tak żeby być mniej więcej godzinę przed moim wsiadaniem na konia. Na kobyle rozpraszam się 40 minut zazwyczaj. O Boże, ale to strasznie wygląda, jak ja tak patrzę w tą kamerę. Nie oglądałam tego na większym ekranie wcześniej. Dobra, whatever. No. I w ogóle ja nie wiem, co ja teraz do was mówię, ale jakoś musiałam zapełnić ten czas. Who cares? Dobra, teraz coś ciekawszego i bardziej końskiego. To byłoby bardzo fajne, gdyby nie to, że przez większość czasu moja kamera w telefonie odmówiła współpracy i no właśnie, wygląda to tak. Także musicie uwierzyć mi na słowo, co ja tutaj robię. Ja tutaj robię koka na zawody, używając przede wszystkim zestawu JD Attack Jagódki Dąbrowskiej. To, co nakładam tutaj, to jest siatka z hurtowni fryzjerskiej, taka na całą głowę, bo mam takie włosy, że średnio mi się w normalną siatkę mieści. Normalnie do podzestaw Jagi nie trzeba zakładać siatki, ponieważ wszystko bardzo ładnie łapie. No ja zakładam, bo te włosy mam takie mocno niesforne. Jestem z siebie dumna, bo nauczyłam się tak kompletnie po omacku te koczki robić. No. Tutaj zakładam, to jest zestaw Black Pearl, także zaraz zobaczycie, jak on wygląda, bo teraz po prostu widzicie jakieś plamy, no ale jak mówię, uwierzcie mi na słowo, co ja tu robię. No, o, tak to wygląda. Mam tam wypełniacz, siatkę, ten koczek trzeba zrobić nisko, żeby zmieścił się pod kask. I całość zabezpieczam szpilkami i zajem do moców. Zuzanna Haber, Poland. Second place, Alicja Trawińska, Poland. Third, Anna Wojtkowska, Poland. Fourth, Maribel Tulka, Estonia. And fifth, Anna Liza Mironova from Belarus. Koń kobył spożywa trawę. Ja czytam książkę. Koń kobył przed chwilą bez żadnego uprzedzenia położył się i zaczął się tarzać. Po czym chyba nie mogła się przewrócić na drugą stronę i przez chwilę leżała i żarła trawę na leżąco. Niestety nie nagrałam tego, ponieważ byłam zbyt zdziwiona tym widokiem. Ponieważ to się nie zdarza raczej. I tak sobie chillujemy. Kto to taki piękny? Tam panowie ryby łowią, no tak. Omygy. Omygy. A, trawka jednak ciekawsza. To jest zdecydowanie moja ulubiona część zawodu, szczerze powiedziawszy. Sobie tak chodzimy, chillujemy. I kobyłka chyba też lubi. Będę miała dużo czyszczenia, cudownie. Tam faluje trawa, fajnie.
Pyszne jedzenie tam jest. Moja mama z zaklinaczem koni. Boże, co ten jędzor zrobił przed chwilą? Ten jędzor zrobił wielki lis. Jest takim pięknym koniem. O! Co ta warga zrobiła? Dobra, dziewczyny. Nasz przejazd drugiego dnia był najlepszy z tych wszystkich trzech przejazdów. No i trochę wam powiem, jak to wyglądało. Było strasznie gorąco i ja i kobyła byłyśmy bardzo zmęczone i w ogóle z nas ciekło i masakra. To taki pierwszy gorący dzień. Zatrzymanie było przyzwoite, gdyby nie to, że kobyła się ruszyła. Ogólnie jednym z elementów ocenianych w zatrzymaniu jest to, czy koń zostaje zupełnie nieruchomy, czy się jednak gdzieś tam rusza. Na tych zawodach miałyśmy zdecydowanie problem z chodami bocznymi, czyli z łopatkami i ciągami. Nie wiem, czym to jest spowodowane, no ale coś się poprawia. Jak widzicie, kobyła kłusuje dużo lepiej niż do tej pory na zawodach. A no, coś się zawsze wtedy psuje, więc widzicie, że trochę muszę o te chody boczne walczyć. No i ciągi w prawo są trudne dla nas. Ale nawet się udało w miarę dojechać do litery. Wolta 8-metrowa była odrobinę za duża. I kłus pośredni. Mógłby być bardziej poszerzony, a mniej przebiegnięty. Ale jak na kłus pośredni nie było najgorzej. Zatrzymanie było trochę... Znowu nie było nieruchomości. Zatrzymanie było trochę... No... Takie spadnięte. Widzicie, że cofanie zdecydowanie nie jest naszym najlepszym elementem. Musimy nad tym dużo pracować. Kobyła robi to niechętnie i z oporem. No i kłus wyciągnięty. Nie wiem, czy kłus wyciągnięty ogólnie wygląda przyzwoicie. Nie wiem, co tu się stało z kamerą. Ale miałam trochę problem z dojechaniem do końca przekątnej tym kłusem, bo trochę kobyłka mi zwolniła pod koniec i nie za bardzo chciała jechać dalej. Ciąg w lewo był bardzo dobry. Trochę pod koniec zabrakło zgięcia. Ale to już takie detale. Wolta 8-metrowa tutaj w tą stronę już była za duża. Niestety nadal mamy problem z tym, że jak od kobyły wymagam zgięcia, to ona się chowa. I też nad tym pracujemy, no ale jak widać cały czas to wymaga pracy. No i kobył się potknął w tym przejściu. Ale to akurat... Dobra, może się zdarzyć, każdy koń się może potknąć. Stęp wyciągnięty. No, kobyła robi stęp wyciągnięty bardzo dobrze. Nawet jeżeli nie robi go dobrze jak na siebie, to robi go i tak dobrze, bo ma ten stęp bardzo dobry. Może masą maślane. Także ten stęp był naprawdę ok. Stęp zebrany. Trochę tutaj za mało tego zebrania było w tym stępie. Ale to jest coś, czego cały czas się uczę. Jest to dla mnie dosyć dziwne, bo żeby kobyła szła stępem zebranym, no to musi iść naprawdę bardzo wolno, bardzo krótkimi krokami. Ona ma naturalnie ten stęp bardzo duży, więc jest to takie trochę dziwne uczucie. No i ciągi. Powinnam skrócić wodze w tym miejscu, a nie wciskać je sobie gdzieś tam w pachwiny, no ale to jest mój problem. I tutaj powinnam siedzieć bardziej do wewnątrz, bo nie ułatwiam kobyłce tego ciągu w prawo, nawet pomimo tego, że dla niej to jest trudne, to ja jej to jeszcze trochę utrudniam. No i zmiany co cztery były proste i w miarę pod górę, także te zmiany były dobre. Teraz piruety. Tak jak mówiłam, z schodami bocznymi mieliśmy problem na tych zawodach, no i piruety się do nich zaliczają. Tutaj
Nie skróciłam wystarczająco. I on był taki bardzo rozbiegnięty, ten piruet, i nie było zgięcia do wewnątrz, takiego, jakie powinno być. Tutaj się koby usztywnił, ja jej nie rozluźniłam wystarczająco i zmiana była krótka zadem, a nawet spóźniona. No i w to prawo w ogóle nie za bardzo wiem, co się tutaj wydarzyło. Normalnie zmieniła nogę na jeden krok. Piruety w prawo zawsze wychodziły nam lepiej, no a tu była jakaś masakra. No ale dobra, będziemy pracować nad tym. Tu już trochę bardziej starałam się rozluźnić, przez co zmiana już była lepsza. Też nie była wybitna, ale przynajmniej była równa, nie była spóźniona. Zmiany co trzy były dobre. Może troszkę były za szybkie, takie za bardzo rzucone, chaotyczne, ale każda z nich była równa. Rytm był, nawet jeżeli trochę płaski i krótki, to rytm był cały czas ten sam. No i galop wyciągnięty. Mógłby być bardziej pod górę, nie aż takie szybkie, a bardziej pod górę, ale był energiczny, a to się liczy. Zmiana była tam, gdzie powinna być. I zatrzymanie. Zatrzymanie było trochę wybite, ale tam w tym X się, no i znowu kogoś odstawił, no i tu już naprawdę nie było nieruchomości. Ogólnie z tego przejazdu byłam zadowolona, bo chociaż nie jechało mi się mega łatwo, to czułam, że nie zrobiłam aż tak wielu błędów. I było lepiej niż poprzednio. Ladies and gentlemen, the winner of the competition is Alicja Trawińska and Diego Ramirez from Poland. Please rise for the national anthem. Kobył jest umyty i chyba będzie się tarzał. Nie, będzie się tarzał kobył. Boż. Pozdrów zgromadzoną publiczność. I teraz powinnaś spaść bez jaj, tak. Nagrywam. Stare, nagrywam na vloga. Będziesz na vlogu. Tak wygląda soundcheck. Jak słychać? Jak nie słychać? Jak nie słychać? Teraz będzie lecieć muzyka i ludzie będą. A potem zaczynam tańczyć ja. No dobra, jedźmy. Daję jeszcze trawy troszkę i... Ojej, on mnie liże, patrz, on mnie liże. Ojej, on jest fajny. On mnie lubi. Jesteś fajny. Jesteś super, Mariusz. Thank you.
young riders. Że to żarty, nie? No. Poszły! Poszły! Poszły piecem! Poszedł! Woohoo! Nareszcie może pogalopować. No! Ostra! Ona też zmęczona, ale ona super jeździ. Nie wyłaś słonko. Nie wyłaś słonko. Ja jeszcze trzymam cały czas, zabezpieczam. Dasz radę? Myszeczko, jesteś w domu. O, już nie kop, nie kop. No to jesteśmy w domu. Miałam taką bardzo damską torebkę, prawda? Kucu Dingo, przywitaj się. I koniu Paskalu. To wylądko. Wróciliśmy. Pobyłek rozpakowany, pranie wrzucone. Ja i moja mama jesteśmy trochę nieprzytomni, no ale tak to bywa. Dzisiaj, zresztą jak możecie przeczytać na moim Instagramie, było tak so-so, trochę, trochę przykro, ale taki sport. I co zrobić? Teraz kobyłka będzie miała kilka dni odpoczynku. Kilka dni, to znaczy na pewno jutro i pojutrze będzie miała wolne, w środę może pójdzie na ląże. Albo pojedziemy w teren. Zobaczymy. W teren wypadałoby pojechać, bo się zrobiła super pogoda. Zawody były naprawdę przemiłe. Pomimo tego, że z tymi wynikami różne były dziwne sytuacje i kobył nie był w najlepszej formie i tak dalej, no to naprawdę było bardzo przyjemnie i mam nadzieję, że czegoś się ciekawego stąd dowiedzieliście. I dajcie znać, czy Wam się podoba taka forma długiego vloga. No. I w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym filmie. Ewentualnie można go położyć na pat, ale on jest może za ciężki trochę. Czy to tu to będzie przeszkadzał? To już lepiej tu. Za Kaśki. Albo przed paką go po prostu postaw. O, i to miało być tak. Tak. I tak.